Dobry wieczór, witam Państwa w Domu Spotkań z Historią na pokazie filmu Wiera Gran w reżyserii Marii Zmarskoczanowicz oraz spotkanie oraz scenariusz pani Agaty Tuszyńskiej. Witam również autorki i bohaterkę tego filmu, panią Marię Zmarskoczanowicz, panią Agatę Tuszyńską, autorkę również książki Oskarżona Wiera Gran. Najpierw rozpoczniemy projekcją filmu, który trwa 66 minut, a później będzie spotkanie. Chciałam tu również powiedzieć, że fragmenty wykorzystane w tym filmie dostępne są w naszym Archiwum Historii Mówionej, które udostępnia tak zwane relacje Archiwum Spielberga, które w 1996 roku były nagrywane. Może teraz na chwilkę oddam głos autorkom i gościom naszego spotkania, a później będzie rozmowa po filmie. No, ja się po prostu bardzo cieszę, że tak dużo Państwu... Tak dużo osób przyszło na ten film i na to spotkanie i zapraszam na rozmowę po. Proszę Państwa, książka wyszła 6 lat temu i ciągle Państwo chcecie słuchać o Wierze Gran. Bardzo dziękuję i zapraszam na dyskusję. Jest tak dużo osób, że się zdenerwowałam rozpoczynając to spotkanie, ale chciałam powiedzieć, że ono się odbywa w stulecie urodzin Wiery Gran, które było właśnie niedawno. I to jest też taki powód naszego spotkania między innymi. I teraz chciałam, właściwie zadam tylko jedno pytanie na początek. I myślę, że tutaj będą też pytania z sali i myślę, że panie też opowiedzą nam o tym, jak powstawał film. Widzimy tutaj, jeśli Państwo czytali książkę, no i teraz po obejrzeniu filmu widzą, że początek kontaktu z panią Wierą Gran był dosyć trudny, że to nie jest łatwa bohaterka, że jest w trudnym momencie swojego życia, kiedy pani Agata Tuszyńska ją spotyka. I chciałabym zapytać, co jest fascynującego w tej kobiecie i co jest ważnego w tej historii, że poświęciła jej pani kilka lat życia. Bo to nie jest tak, jak pani Wiera Gran powiedziała, że dziennikarze, pisarze wypijają tylko to mleko, które ona ma. Tylko jednak stało się coś ważnego, kiedy powstała ta książka i kiedy powstał ten film. Ja muszę powiedzieć, że jestem szczęśliwa, zdumiona i nie bardzo ciągle mogę uwierzyć, jak to się dzieje, że sprawa Wiery Gran, sama postać Wiery Gran stała się ważna i stała się ważna trochę również dzięki mojej pracy i za moim udziałem, ale to Państwo, czytelnicy, widzowie filmu sprawiają, że ta historia ciągle żyje i to jest wspaniałe, to jest przenoszenie pamięci, to jest praca z przeszłością i pamięcią, która tak bardzo mnie interesuje i właściwie to wszystko robię w moich książkach. Próbuję pokazać przeszłość poprzez pamięć innych ludzi. Ja słyszałam o Wierze Gran bardzo dawno, muszę przyznać, i wtedy, kiedy usłyszałam o niej po raz pierwszy, było to w Paryżu w latach 90. Pracowałam wówczas nad wspomnieniami Ireny Krzywickiej i to właśnie u Krzywickiej ktoś powiedział mimochodem, że w Paryżu mieszka śpiewaczka warszawskiego getta, kolaborantka Wiera Gran. I wówczas, kiedy usłyszałam te dwa słowa, śpiewaczka getta warszawskiego kolaborantka, poczułam i wiedziałam, że jest to temat dla mnie. Ale wówczas pracowałam nad inną książką i do Wiery wróciłam stosunkowo późno, ale mam nadzieję, że nie za późno, co mogliście chyba Państwo zobaczyć również na tym filmie. Praca była trudna, ale ja bardzo chciałam słuchać, a Wiera Gran nie marzyła o niczym innym od lat, żeby opowiadać swoją historię, mówić o krzywdzie, jaka ją spotkała, mówić o przeszłości. Ona tak naprawdę od lat 70., kiedy przestała śpiewać, kiedy straciła głos, czyli straciła to, co było dla niej najważniejsze, poza przedtem utratą matki, którą kochała najbardziej, i rodziny. Od lat 70. tak naprawdę walczy o swoje dobre imię, o to, żeby powiedzieć światu,
że tak naprawdę nie zrobiła podczas okupacji nic więcej, niż zrobili inni, którzy chcieli przeżyć. I mimo, że Wiera była trudna, mimo, że była nieufna, mimo, że utrudniała mi jak mogła pracy i rozmowy z nią, ja wiedziałam, że mam przy niej trwać, ponieważ chcę przy niej trwać, a ona wiedziała, że jednak ja będę tą osobą, która jej historię w końcu opowie światu i pozwoli ocenić. Moją rolą nie była ocena, moją rolą było wysłuchanie, wydobycie z niej tej historii. No i właśnie tak się stało. Ja byłam pogrążona w tej historii, w tej przeszłości przez bardzo wiele lat. Najpierw lat rozmów z Wierą, a potem lat pisania książki. I no właśnie, i potem, kiedy ta książka już powstała, nagle pomyślałam, że jednak ważne będzie też pokazanie tej postaci widzom filmów. Coś jest jednak innego w prozie, w słowach, a coś innego w obrazie. Wiera Gran nie pozwalała mi się fotografować, ale widzieliście tutaj Państwo takie ciemne bardzo zdjęcia. To były moje zdjęcia zrobione taką niewielką, nieprofesjonalną kamerą, którą raz Wiera Gran zgodziła się, żebym ją użyła. Inne zdjęcia, na których jest Wiera, to jest jej relacja, którą opowiedziała Fundacji Spielberga w 1996 roku. Wszystko inne to są postaci w większości, z którymi ja rozmawiałam, konstruując tę książkę. Dlatego, że ta książka jest historią Wiery Gran, jest relacją Wiery Gran, jest tożsamością, opowieścią o jej losie, ale także opowieścią innych o niej i próbą zrozumienia, co tak naprawdę się stało, że tyle lat po wojnie ta sprawa ciągle budzi jeszcze taki gorące przyjęcie, takie ważne dyskusje. Na czym to polega? Ja próbowałam zrozumieć, na czym to polega. Nie rozumiem do końca, ale film chyba także pozwala Państwu rozmyślać na ten temat, co jest chyba ważne. Ja tylko jeszcze dodam, kiedy jesteśmy przy archiwum Spielberga, że u nas tutaj w DSH udostępniamy relacje. Tych relacji zostało zebranych 52 tysiące i między innymi jest właśnie ta relacja Wiery Gran, która została wykorzystana w filmie. I jeszcze chciałam powiedzieć, że do kupienia są płyty z muzyką Wiery Gran i książka, także zachęcamy tutaj, żeby przyjść po podpis. A teraz chciałam zapytać, jak się pracowało nad filmem? Jak to jest, kiedy autor scenariusza jest jednocześnie bohaterem takiego filmu? To może ja jeszcze coś powiem, że robienie filmu dokumentalnego jest dużo ciekawsze, może nie ciekawsze, to jest wielka, wielka przygoda. Nie ma tam tego muzołu, siedzenia samotnego nad kartką papieru. Ja miałam niezwykłą radość i to była dla mnie niezwykła przygoda właśnie robienie tego filmu, chociaż gdyby to był mój film, to ja bym go zrobiła nieco inaczej. Tak, to nie powiedziałaś mi jak. Znaczy, Agata zaproponowała mi realizację tego filmu. Myśmy się wcześniej spotkały, tak trochę ja byłam zachwycona jej książką o Irenie Krzywickiej i też zrobiłam film wcześniej o Irenie Krzywickiej. Także jakoś tak miałyśmy się w pamięci i Agatę tak ku sobie. I Agata mi zaproponowała realizację tego filmu i po przeczytaniu książki ja... Dla mnie była fascynująca ta historia kobiety, takiej silnej, inteligentnej kobiety, która przebiła się sama przez życie, bo tak naprawdę to, co o Wierze Gran, pewnie no ona śpiewała, Państwo ją tutaj jako gwiazdę oglądacie, ale to była też niezwykle inteligentna osoba. Równocześnie fascynowało mnie, że taka osobna, to nie była kobieta przy tej swojej urodzie, klasie i tak dalej. Ona w ogóle nie...
bardzo słabo rezonowała, bym powiedziała, z mężczyznami. Ona była samotna, osobna i między innymi ten los, który ją dotknął, wiązał się z tym, że ona odrzucała trochę mężczyzn, odrzucała ich pomoc, nie chciała z tego korzystać, była przez nich szantażowana, była przez nich wykorzystywana i uważam, znaczy mnie na przykład również ten tak jak się mówi może dzisiaj z przymrużeniem, że może poważnie, taki wątek genderowy mnie bardzo wciągnął, dlatego że uważam, że on jest tutaj istotny. Ja na przykład, jak myśmy pokazywały film, na pewno zauważyłyśmy, że dużo bardziej kobiety jak gdyby rozumieją tą postać niż mężczyźni. To jest niesamowite, ale tak jest. Coś jest w jej losie, co jest takie, co właśnie jest tutaj związane również z jej osobą i tym, że była kobietą. Ale oczywiście to też było ciekawe, że ten wątek, że jej postać otwierała olbrzymią dyskusję właśnie w ogóle o przeszłości, o zagładzie, o właśnie o tym, co się dzieje z naszym postrzeganiem moralności, etyki i tak dalej. Właśnie i to zresztą moim zdaniem w filmie wyszło. To bardzo się cieszyłam, że ta dyskusja, z którą poszliśmy z Agatą do jej przyjaciół, którzy przeżyli getto, prawda? Uważam, że to była jedna z takich ciekawszych tutaj rozmów zarejestrowanych w filmie. A jeszcze tylko powiem może o tym pomyśle, bo ten pomysł, żeby Agata była takim przewodnikiem, to był mój pomysł, ja na to namówiłam, dlatego że no, było już w ogóle bardzo mało świadków, którzy pamiętali Wierę Gran. Poza tym mnie się wydawało, że takie dochodzenie do tej historii Agaty jest również bardzo ciekawe, to zadawanie pytań, bo jest to taki film w filmie trochę, prawda, że mamy osobę, która pisze książkę i jak gdyby zadaje sobie pytania, no czy dla mnie jest to też ciekawe, to ta możliwość poprzez właśnie Agatę dochodzenia do... Ja zresztą lubię, ja zrobiłam taki film też z Teresą Torańską, gdzie ona również była bohaterką filmu i uważam, że jest coś w tej postaci pisarki, która zadaje pytania, co pozwala również widzowi zastanawiać się może głębiej nad postacią. Ja myślę, że ciekawe jest także to, że ten film zrobiły właściwie same kobiety. Bohaterką jest kobieta. Nie bez powodu Marysia tutaj mówi o tym wątku, nie wiem jak go nazwać, ja nie lubię słowa genderowy, ale proszę zwrócić uwagę, że kobieta, która przeżywa okupację, piękna kobieta, zdolna śpiewaczka w getcie, w mieście śmierci, w mieście okrucieństw, ta kobieta przeżywa, czyli musiała coś zrobić. No co mogła zrobić kobieta? No najprawdopodobniej stoi za tym jakiś mężczyzna, Niemiec, z którym ona się przespała, z którym miała romans. To jest bardzo łatwo, wysnuwa się taki wniosek. Kiedy przeżywa młody, zdrowy, silny i zdolny mężczyzna, nic takiego nam nie przychodzi do głowy jako myśl pierwsza. Zresztą tutaj jakby nawiązując do tej wielkiego antagonizmu z Władysławem Szpilmanem, no jego też uratował Niemiec, nikt nie robi z tego powodu jakichś niedomówień, prawda, że coś było w tym nie fair czy coś takiego. Nie był nigdy oskarżony o kolaborację, mimo że był ukrywany dłuższy czas przez tego Niemca i nikt mu takich zarzutów nigdy nie robił, więc to też pokazuje jakby tą różnicę, prawda? I tę pewną dwuznaczność, czyli ja cały czas zadaję sobie pytanie w tym filmie, co takiego zrobiła Wiera Gran, że spotkała ją taka krzywda, dlaczego to piętno przyłożono właśnie do niej, co było takiego w niej, czy wystarczyło, że była zdolna, że była piękna, że była inteligentna, że była diwą, że grała kobietę kapryśną i niedostępną. To również miało jakiś udział w całej tej historii, ale na pewno nie tylko.
Myślę także, że był tam pewien element również kozła ofiarnego. Ona się nadawała na kozła ofiarnego. W nią było łatwo rzucić kamieniem także dlatego, że była kobietą, za którą nie stał ani jeden silny mężczyzna, ani żadne środowisko. Ona nie była w żadnym układzie. To wszystko sprawiało, że tak łatwo udawało się ją niszczyć. I to nie tylko zaraz po wojnie, ale także później. Ta plotka, to piętno wędruje za Wierą Gran przez całe jej życie. Proszę Państwa, proszę pamiętać, że to jest era bez internetu. To nie jest tak, że dziś wpuszczamy jakąś truciznę na temat jednej osoby w internet i w ciągu chwili to jest na całym świecie. To się działo w czasach, kiedy listy wędrowały bardzo długo, a jednak plotka była wszędzie. I w Ameryce Południowej, i w Londynie, i w Izraelu, gdzie chciano, jak Państwo widzieli i słyszeli, wystąpić w pasiakach, tylko dlatego, że uważano, że Wiera Gran śpiewała dla Niemców. Czy żona Turkowa, która też występowała przecież, czy do niej przykleiły się jakieś oskarżenia, czy też właśnie nie, dlatego że miała męża, który ją chronił? No właśnie nie. Właśnie nie. I jedna z takich spekulacji polega na tym, że Turko wrzucił oskarżenie pierwszy właśnie po to, żeby bronić swojej żony, wobec czego uderzył w Wierę Gran. Ale jest cała historia również Stefanii Grodzieńskiej, którą ona mi opowiedziała, prawda? Mówiono, że były dwie gestapówki, Grodzieńska i Gran. No jednak Grodzieńska miała Jurandota, miała kogoś, kto strzelił w twarz i się skończyło i ucichło. Natomiast z Wierą nic podobnego się nie stało, więc jest tutaj bardzo wiele zależności. Ta historia jest bardzo splątana i taka bardzo trudna rozmowa z panem Klugmanem, którą tutaj mogliście Państwo zobaczyć, dla mnie była wyjątkowo przykra, dlatego że on uważa, że ponieważ były plotki, skoro były plotki, skoro były oskarżenia, to znaczyło od razu, że ona była winna. Ale tej winy nikt jej nigdy nie udowodnił. No i to zresztą jest, okazuje się, że jakby ten sposób myślenia, że skoro wszyscy plotkują, to coś musi być na rzeczy, jest niesłychanie żywy współcześnie. Dotyczy innych osób, innych spraw, ale to się ciągle dzieje, prawda? A ja mam jeszcze takie pytanie dotyczące rozmowy. Rozmowy z bohaterem i tej rozmowy, która Wiera Gran nagrała dla Archiwum Spielberga. Tam jest taka dosyć specyficzna maniera, czy też właściwie sposób, że te osoby są właściwie przepytywane. Jest kwestionariusz i one są pytane. Początek jest też trudny dla takiego bohatera, bo on się musi przedstawić, przeliterować swoje imię, nazwisko, czyli troszeczkę to wygląda na przesłuchanie. Być może dlaczego ona jest, tam pada pytanie, ona literuje swoje nazwisko, pytanie o inne jej nazwiska, pseudonimy w czasie wojny i ona mówi, że nie miała żadnych. To znaczy nie mówi, ona tylko kiwa głową. Jak pani weryfikowała? Czy pani weryfikowała w ogóle, czy ona mówi prawdę, czy nie? Dlaczego? Bo ona też ma swoje białe plamy, czy też czarne plamy. Ukrywa pewne rzeczy lub o nich nie mówi. Czy dlatego, że ją ranią, czy też z innych powodów? Ja spędziłam z Wierą Gran bardzo dużo czasu i to było również po przesłuchaniu taśm Spielberga, wobec czego miałam okazję zadawać jej różne pytania. Oczywiście, jak Państwo wiecie, nie każdy mówi o sobie tylko tyle, ile chce powiedzieć. Jakkolwiek byśmy nie pytali, jakimikolwiek bylibyśmy, czy nie byli mistrzami w prowadzeniu rozmowy. Gdy chodzi o taśmę Spielberga, tam pytali ludzie, którzy mieli kwestionariusz, stąd tam jest to idiotyczne, gdzie się pani urodziła w Warszawie, gdzie to jest w Polsce, ona mówi taka oburzona. Tamte osoby były dobierane według języka. Więc robiła rozmowę z Wierą po prostu pani, która znała polski, bo Wiera chciała, żeby to była rozmowa robiona po polsku. Pani, która nie bardzo znała kontekst i no, nie była specjalnie dobrym psychologiem, ale mimo to Wiera opowiedziała to, co chciała opowiedzieć. Ja pytałam wielokrotnie i wielokrotnie weryfikowałam to, co ona mi mówi. I ja uważam, że jest to obowiązek
osoby, która rozmawia. Dlatego, że wszyscy wiemy, że mamy kłopoty z pamięcią albo też celowo tą pamięcią manipulujemy świadomie albo mniej świadomie, wobec czego wszystko trzeba sprawdzać. I nawet kiedy chodzi o ten pasus na temat Szpilmana w czapce policjanta, ona mi to mówiła kilka razy, ja to usiłowałam sprawdzić z innymi, nie znalazłam potwierdzenia, ale widzicie Państwo, że to jest w filmie, ona to powiedziała najpierw, wcale nie mnie. I Marysia, nie bojąc się konsekwencji, umieściła ten fragment w tym filmie. Dlaczego? Dlatego, że jest to w losie, w historii Wiery Gran ważna sprawa, ważna postać. Ktoś, kto potem już w późnych jej latach ucieleśniał dla niej całe zło tego świata. Wszystko to, co ją spotkało, to był on. Ale równocześnie, kiedy rozmawiałyśmy z Rajchem Ranickim, on mówi tak, o mnie też mówili, że ja byłem w czapce policjanta. Mówi, bo bardzo wielu młodych Żydów w getcie miało takie czapki podrobione, że jak była akcja, wkładali, żeby w razie czego, prawda, umknąć gdzieś do bramy. To mógł być przypadek. Mógł też być sytuacja, o której Szpilman w swoim filmie, znaczy w filmie o nim opowiada. On nagle, właśnie to też jest dziwne, bo Wiera, można powiedzieć, rzuciła to podejrzenie na Szpilmana, ale w tym filmie Szpilman rzuca podejrzenie na swojego najbliższego przyjaciela. To znaczy Marysia mówi o filmie biograficznym o Władysławie Szpilmanie. On mówi, że jego przyjaciel, z którym on grał w tej właśnie kawiarni Sztuka, oni na dwóch fortepianach grali, Goldfeder, że on mu się zwierzył, on to wymienia go z nazwiska, też jest pytanie, dlaczego to robi, przecież mógł ogólnie powiedzieć, wymienia jego nazwisko i mówi, że ten przyjaciel się tak na 2-3 dni zgodził być w tej policji, tak żeby zobaczyć, czy on, no, ratować się, zarobić jakieś pieniądze, żeby zobaczyć, czy da radę. No i właśnie zmuszono go do brania udziału w takiej akcji i on natychmiast zrezygnował, bo to było zbyt straszne dla niego. Dlaczego Szpilman to opowiada? Jest pytanie. Dlaczego wymienia nazwisko swojego przyjaciela, kiedy wiadomo, że nikt z jego rodziny nie żyje, nikt się nie upomni o niego, nikt tego nie sprawdzi. Tego przyjaciela nie ma w spisie, podobnie jak zresztą Szpilmana, nie ma w spisie policjantów w getcie. Więc wiele takich zagadek, jak gdyby, którzy mówią świadkowie tego czasu, jakby jest i one, prawda, w trakcie tej realizacji, no tak, no, jak Państwu mówię, się pojawiają. Jak było naprawdę, trudno powiedzieć. To ja mam jeszcze jedno pytanie, bo kiedy zaczynałam czytać tę książkę kilka lat temu, to zastanawiałam się, czy można pójść do osoby chorej i zadawać jej pytania. To było moje takie pierwsze pytanie, tak sobie myślałam. Ale kiedy przeczytałam tę książkę do końca, zrozumiałam, że to pytanie jest bezpodstawne. To było pytanie, na które sama pani sobie odpowiedziała. Tak, tak. Natomiast w tej książce jest bardzo dużo o chorobie, o starości, o takich... Ta książka jest smutna właściwie w całej tej warstwie. Czy tego trzeba było aż tak dużo? Ja myślę, że każdy pisze sobą, każdy pisze tak jak potrafi, każdy pisze własnym charakterem pisma i najwyraźniej dla mnie to było potrzebne. Ja chciałam napisać taką książkę o kobiecie starej, chorej, samotnej, która jest opętana przez własną pamięć i własną przeszłość, której ludzie zrobili wielką krzywdę i która się stara z tym uporać. To jest kobieta kompletnie opuszczona i samotna. I ta samotność, tak jak pamięć, jest bohaterką tej książki. I po to, żeby tę samotność, nie wiem czy zrozumieć, żeby się do niej zbliżyć, żeby ją oswoić, żeby ją czytelnikowi pokazać, potrzebne były mi wszystkie rekwizyty tego miejsca. I to, jak ona mieszkała, to ciemne wnętrze, gdzie były zawsze zamknięte okna, gdzie się paliła mała lampka, gdzie ona czuła się podsłuchiwana, gnojona, jednocześnie musiała się cały czas ukrywać. To była
wojna i getto, które wróciły po 50 latach do paryskiej dzielnicy 16, bardzo eleganckiej. I ja mam bardzo często wrażenie, będąc w świecie, podróżując, że takich miejsc, takich postaci, takich ludzi, w których w ten sposób żyje pamięć i przeszłość, jest bardzo wiele. W Nowym Jorku, w Warszawie, w Lublinie, w Irkucku, wszędzie. I teraz pytanie jest, czy chcemy o nich mówić i czy chcemy o nich słyszeć. Ja nie chciałam napisać książki przyjemnej i bardzo przepraszam, jeśli ona jest nieprzyjemna, ale to była także jej rola. Ta książka miała nas boleć, bo jeśli nas nie boli, to może w ogóle nie warto czytać, a nie pisać. No ja płakałam czytając. Nie wiem jak państwo. No jeszcze tutaj dodam, że Agata zadała sobie trud, że po śmierci Wiery Gran, kiedy to było mieszkanie jakby takie, jak to nazywamy, komunalne, to nie była jej własność, no i tam po prostu postanowiono wyrzucić wszystkie jej rzeczy na śmietnik i Agata załatwiła taki tira, który przyjechał z tego Muzeum Emigracji z Torunia, tak, i oni wzięli wszystko, co było, bo to w tym mieszkaniu oczywiście był wielki bałagan, ona tego nie sprzątała, te rzeczy się gromadziły, obrastały. I między innymi ten taki fragment, który państwo tu słyszeliście w filmie, kiedy ona mówi, że jest sama, że siedzi, że już od dawna jest to mieszkanie niesprzątane, że nie wychodzi. Okazało się, że wśród tych tysiąca rzeczy były dwie czy trzy małe kasetki, na których ona nagrywała taki rodzaj pamiętnika. I to właśnie, ja mówiąc szczerze, no przeszły mnie dreszcze, jak tego słuchałam pierwszy raz. On był oczywiście trochę dłuższy, kiedy usłyszałam głos osoby, która jest sama, nagrywa ten, myśląc, że nikt nigdy tego nie usłyszy. I to się mogło stać. No, gdyby Agata tych rzeczy nie spowodowała, że one zostały gdzieś zachowane, to nikt by nie usłyszał tego głosu. Także to była też dla mnie przeżycie, że to zostało znalezione i mogłam ten fragment włożyć do filmu. Ale pamiętam, że jak ja pierwszy raz to przykładałam i mój syn to ogląda i mówi, naprawdę chcesz to włożyć do filmu? To przecież jest tak intymne, jak możesz. Tak po prostu był oburzony. A ja uważałam właśnie, tutaj właśnie dlatego bronię Agaty, że jednak coś musi być takiego mocnego, żeby jednak pokazać ludziom jakby skalę i przeżyć, i samotności, i cierpień takiego człowieka, prawda? Poza tym starość i choroba to jest część życia. Natomiast my się tego boimy. My nie chcemy w to wchodzić, my nie chcemy tego dotykać, my nie chcemy być w tym kurzu i w tym strasznym pomieszczeniu pełnym duchów i bolesnej, dotkliwej przeszłości. Ale to jest część życia. Ja wychodzę z założenia, podobnie jak choroba, której również się boimy, szczególnie tu u nas książki o chorobie i śmierci są bardzo nielubiane, bo to jest temat tamu. My nie chcemy o tym słuchać, nie chcemy tego dotykać. To się nam wydaje zagrożeniem. Podobnie z historią Wiery Gran, a jednak państwo tutaj nam dają nadzieję. Ja jestem bardzo zbudowana, że tyle osób ciągle chce słuchać o Wierze Gran, poznawać jej historię i próbować rozumieć, kim ona była tak naprawdę, bo proszę państwa, ona w tym getcie nie tylko chciała zarabiać pieniądze po to, żeby mieć na chleb dla matki, ale ona także dawała tym ludziom zamkniętym za murem i drutami kolczastymi, ona im dawała chwilę zapomnienia. Oni słuchając tych jej piosenek przez chwilę czuli się tak, jakby nie było murów i nie było wojny, jakby nie nosili opasek z gwiazdą Dawida, jakby byli zakochani tak jak przed wojną. Trzy listy, drzewo, przestrzeń, tego wszystkiego w getcie nie było. To wszystko było w krótkich 3-5-minutowych piosenkach Wiery Gran. Dlatego była nazywana Wierą Magnes i dlatego mimo sytuacji strasznej getta i zagrożenia, do Wiery Magnes, na koncerty Wiery Magnes przychodziły tłumy. W 2007 roku zmarła Wiera. Wiem, że z powszechnych jakichś źródeł, że w 2009 były kłopoty z opłaceniem miejsca na
cmentarzu. Kto się opiekuje grobem, jak to ta sprawa teraz wygląda? A paniom należą się ogromne podziękowania, że ocaliłyście Wierę od zapomnienia. Dziękujemy za podziękowania. Otóż kiedy ja po raz pierwszy przyszłam na grób Wiery Gran, nie mogłam być niestety na pogrzebie ze względu na inne zawodowe obowiązki. Wówczas był to tylko piaskowy grób, nie było nawet tej gwiazdy Dawida, która tutaj już później była. I rzeczywiście grób był wykupiony tylko na kilka lat i groziło mu kompletne zniknięcie z powierzchni ziemi. Ale w międzyczasie kilka osób pracowało nad tym i w tej chwili ten grób jest pod opieką Polsko-Francuskiego Towarzystwa Kulturalnego, które zajmuje się właśnie Polakami i polskimi obywatelami na cmentarzach francuskich. I grób jest bezpieczny, nie jest grobem murowanym, ale no, wygląda tak, jak wygląda, ale będzie bezpieczny i nic się mu złego nie stanie. Był też taki pomysł, żeby kilka osób mówiło o tym, żeby sprowadzić jej prochy ciało do Polski. To jest niemożliwe z wielu powodów, głównie też dlatego, że w tradycji żydowskiej nie przenosi się, nie wyjmuje się ciał z ziemi, żeby je przenieść gdzie indziej. Poza tym również były problemy z dokumentami. Wiera była bezpaństwowcem, ona nie miała już potem polskiego obywatelstwa i papierów, więc to byłoby trudne. Ale podstawowa sprawa, że po prostu nie wolno było jej stamtąd ruszyć. W tej chwili grób jest bezpieczny. Z tym, że jest bardzo skromny i mówiąc szczerze, no wygląda tak, no bardzo, bym powiedziała, jak taki grób zaniedbany. No, nie ma tam ani jednego kwiata na tym grobie. No, kwiaty są, jak my pojedziemy, to są kwiaty. No to są, ale... No nie wszystko się tutaj zmieściło i w książce, i w filmie, ale rzeczywiście to było przekleństwo Wiery, która była tak uderzająco piękna, że ją ciągle różni mężczyźni szantażowali, ciągle chcieli ją jakoś posiadać. Ona była rzeczywiście taka osobna. Ona nie lubiła być, ona właściwie miała w życiu może dwa romanse z mężczyznami takimi, bym powiedziała, nieśmiałymi, wycofanymi, albo to były takie, no w każdym razie, w których ona była partnerką. Ona nie znosiła tych silnych facetów, którzy jej coś tam chcieli narzucić. I to było wiele tych przypadków, bo jak to były czasy przecież zupełnie inne niż teraz i prawda, ona to zresztą opisywała. No co chwilę i ktoś proponował, że jak zostanie czyjąś kochanką, no to wszystkie te sprawy się utną. I ona się na to nie godziła. Jej małżeństwo było również nieudane. Ona się przyjaźniła ze swoim mężem, ale nie było to małżeństwo w sensie tam jakiejś miłości, więc też nie... Tak, on jej, Jezierski, on jej pomagał, ale to nie był żaden udany związek. No i w tym sensie ona była bardzo samotna, jakaś skazana na siebie. No tak jej się ułożyło w życiu. Ona tak kiedyś, Agata to chyba przytacza w książce, powiedziała, tyle śpiewałam o miłości, nigdy jej nie zaznałam. Coś takiego powiedziała. To też jest takie, powiedziałabym, przykre, ale no, to był też jakiś rys jej losu. Myśmy kiedyś z Agatą rozmawiały, wydało mi się to bardzo ciekawe, na przykład o tej całej sprawie policji w getcie, prawda, żydowskiej, w której byli również Żydzi. Tam były zasady, że do pewnego momentu, ty mówiłaś, nie było to spostrzegane jako coś złego. W pewnym momencie Niemcy jak gdyby zażądali, żeby właściwie Żydzi w policji prawie no, doprowadzali do śmierci swoich współbraci. To jest historia Perechodnika, prawda, który był żydowskim policjantem, robił różne rzeczy w getcie, coraz straszniejsze i coraz straszniejsze, aż w końcu własną żonę i własne dziecko zaprowadził na peron i do wagonu, do Treblinki. Czy ja myślę, że w ogóle Holokaust będzie ciągle takim tematem, w którym przeglądamy się my wszyscy, to znaczy jak tak sytuacja ostateczna, co ona robi z naszym pojęciem, nie wiem, właśnie o moralności, o etyce. Ciągle mamy z powodu tego doświadczenia ludzkości to pytanie w głowie, jak byśmy się zachowali, kim byśmy byli, czy bylibyśmy lepsi, czy gorsi. No myślę, że to jest ciągle ten problem,
problem, że nie możemy na to pytanie odpowiedzieć, że to doświadczenie ciągle pokazuje nam, że jesteśmy bezradni wobec tego. Interesowałam się artystami przedwojennymi, ale o Wierze Gran to dopiero dowiedziałam się z pani książki. Nie wie pani, dlaczego tak cicho było o tej kobiecie właśnie? Wie pani, ja nie myślę, że było aż tak cicho, bo w tych w różnych publikacjach na temat właśnie kabaretów lat 30. to był sam koniec lat 30., kiedy ona zaczęła występować. Była bardzo młoda i tak naprawdę głównie znana była z Paradizu, z tej kawiarni na Nowym Świecie, gdzie miała specjalną scenkę, gdzie miała swoją publiczność i gdzie występowała bardzo często. Grodzieńska mówiła o niej jako o wielkim zjawisku przed wojną i mówiła o tym, że Jurandot pisał dla niej teksty, więc to nie była postać nieznana. Nie wiem, czy z racji swego pochodzenia, czy może z racji tego, co się potem z nią stało, została zapomniana. Bo proszę mi odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nazwisko Wiery Gran nie istnieje we wspomnieniach Szpilmana? Dlaczego tego nazwiska nie ma? To jest chyba część pani odpowiedzi. Mimo iż on pisze o tym, że był w getcie, że grał w kawiarni Sztuka, że pisał przeboje dla śpiewaczki, że te przeboje były wielkimi szlagierami, że napisał szczególnie piękną piosenkę, która miała aż 15 minut. To jest bardzo długo. To jest piosenka, gdzie są właściwie pięć piosenek wewnątrz, taki karnet balowy i to był niezwykły szlagier. Ale nigdzie nie pisze, kto wykonywał te piosenki, kto był gwiazdą kawiarni Sztuka, dlaczego ludzie chodzili do kawiarni Sztuka, jaki jest powód tego wycięcia, skasowania z pamięci jego. No właśnie, i teraz cała moja książka również zadaje to pytanie, dlatego że to nie jest... Wystarczyło podać nazwisko. Była Wiera Gran, śpiewałaś. I ja bym w ogóle nie zapaliłoby mi się żadne czerwone światełko. Natomiast w momencie, kiedy ona jest celowo i we wspomnieniach wydanych w 1946 roku, więc nie ma, wiadomo, że nie zawodzi go pamięć. On to robi celowo. Z jakiegoś powodu jest ona wymazana gumką. I potem to się dzieje dalej. Konsekwencją jest pianista, gdzie również, jak Państwo pamiętacie, nie ma śpiewacz. Zresztą muszę Państwu powiedzieć, że byłam u Agaty w domu, kiedy do niej napisał maila producent pianisty. Sam się jakby zgłosił i powiedział, że coś jest... Zachwycony książką, że coś jest na rzeczy, bo jedyny warunek, jaki Szpilman postawił przed sprzedaniem swoich wspomnień jako podstawy scenariusza, było to, że nie będzie tam Wiery Gran i nie będzie takiej postaci jak Wiera Gran. I później ja mówię do Agaty, słuchaj, dzwoń do niego, umawiamy się na wywiad, koniecznie musimy mieć to w filmie. Agata do niego zadzwoniła, on powiedział, że nie chce mieć kłopotów, że bardzo przeprasza, jest stary. Niestety nie powie tego przed kamerą. Ale ja widziałam ten mail, no. Byłam wtedy u Agaty. Może, no, to też jest taki wątek. To, co Państwu mówię, ten kobiecy trop. To znaczy, wiele być może rzeczy, to co mówi tu Stefania Grodzieńska, zarówno Turkow, jak i Szpilman, być może taki powód również istniał, ale nienawiści. Ale wierzy pani, że mężczyzna odrzucony przechowuje urazy przez tyle lat? No takie są głowy. To znaczy, ja nie mam na ten temat żadnej wiedzy. Zastanawiam się, czy coś było na rzeczy i być może było, ale nie mam żadnego potwierdzenia, żadnego dowodu. To są tylko moje supozycje.
Ja chciałam powiedzieć, że jestem fanką Wery Gran, nie wiedząc, że to Vera Gran. Od liceum, kiedy z koleżanką słuchałyśmy piosenki Trzy listy w nieskończoność. I kiedyś jako dorosła osoba usłyszałam tą piosenkę, potem dowiedziałam się, że to Vera Gran. Od tego czasu czytam, słucham, chodzę na spotkania, jestem zafascynowana. Jeszcze w międzyczasie się okazało, że mój mąż ma rodzinę pochodzenia żydowskiego i otoczone jest to wielką tajemnicą. I najprawdopodobniej za tym stoją też najróżniejsze historie, bardzo interesujące i ciekawe, ale chcę powiedzieć jeszcze, że w międzyczasie trafiłam na wspaniały spektakl w Teatrze Kamienica, na monodram i byłam też zafascynowana i piosenkami, i samym tekstem. On bardzo był bliski temu, co w tym filmie było pokazane. Właśnie wywiadowi z panią Werą Gram we francuskim mieszkaniu i tak dalej, i tak dalej. Bardzo mi się to podobało, więc jeżeli ktoś jest wielbicielem Wery Gram, to polecam ten spektakl. Nie reklamując, tylko polecam z takiego głębokiego serca. Wie pani, mam tylko jedną uwagę, że to jest mój tekst, ale podpisany przez kogoś innego. No co się niestety zdarza często. Bardzo dziękuję i zapraszam następnym razem do Domu Spotkań z Historią. Dziękujemy bardzo. Tak, dziękuję.